Witam miłośników przyrody, górskich wędrówek i pięknych krajobrazów w Parku Krajobrazowym Beskidu Małego. Nasze dzisiejsze spotkanie będzie miało charakter poszukiwawczy, a mianowicie będziemy szukać wodospadu, który nazywany bywa wodospadem wędrowców. Gdzie on dokładnie znajduje się, nie wiem, ale to miejsce zlokalizowane jest na północno-wschodnich zboczach szczytu Gaiki. Dotychczas akurat odcinek, który przeszedłem, był prosty, prowadził z przełęczy przegibek szlakiem tu do rozstaju szlaków pod Gaikami, a teraz już całkowicie pozaszlakowo zaczniemy szukać owego wodospadu. Czas więc ruszać w drogę przed siebie, troszkę pochaszczować, troszkę poszperać po lesie. Gdzieś tutaj na bezimiennym dopływie potoku powinien się znaleźć wodospad, którego będziemy dziś szukać. Mogłoby się wydawać, iż takie wyjście jak dzisiaj to typowo turystyczna przechadzka. Tymczasem wcale tak nie jest. Jednym z zadań służby parku krajobrazowego, ogólnie mówiąc, jest inwentaryzacja stanowisk roślin, zwierząt i grzybów, siedlisk przyrodniczych, czy też tworów przyrody ożywionej i nieożywionej. A to z kolei wymaga chodzenie po terenie czasami bardzo trudno dostępnym. Częstego haszczowania, wchodzenia w różne zakamarki, miejsca ciężko dostępne. I wcale nie jest to taka lekka sprawa, jakby się mogło wydawać. Nie jest to to samo, co pójść sobie na wycieczkę górskim szlakiem i podziwiać piękne widoki. Oczywiście takie chodzenie też ma swoje uroki i też jest przyjemne, ale to zupełnie inny charakter niż zazwyczaj może się wydawać. Pytanie więc, po co to robić? Otóż to jest bardzo istotna sprawa, ponieważ dzięki takiej inwentaryzacji, dzięki poszukiwaniom takich różnych miejsc, stanowisk, siedlisk, cały czas wzbogacamy wiedzę na temat obszaru parku krajobrazowego. Ta wiedza jest bardzo istotna, wzbogaca ona całą wiedzę, którą dotychczas już udało się zebrać i jest wykorzystywana w wielu, wielu różnych źródłach, na przykład opracowaniach, planach, publikacjach i też aby po prostu mieć wiedzę, gromadzić ją, by była ona coraz bardziej bogata, a samo środowisko przyrodnicze by było przez nas lepiej poznawane. Cóż, najwyższa pora zejść z wygodnej drogi i wkroczyć w las. I zobaczymy, jak to będzie tutaj dalej wyglądało. A pewnie będzie stromo. No, póki co teren lekki nie jest. Cały czas stromo w dół. Ale to są właśnie te uroki poszukiwania różnych miejsc, ciekawych obiektów, czy też stanowisk. Jak się okazało, poszło dość sprawnie. Zeszliśmy znów na leśną stokówkę, bardzo przyjemną. Nią w sumie też można by tu dojść, tylko robiąc duże kółko, a nie na skrót przez las. No i jest to miejsce. Jest tu wodospad, który dzisiaj szukamy. Wodospad wędrowców. I zaraz sobie go dokładniej obejrzymy, a jest bardzo wysoki. Wodospad, jeżeli mu się przyjrzymy, możemy oczywiście w jakiś sposób sklasyfikować, bo i wodospady, podobnie jak wychodnie skalne, mają pewne klasyfikacje, które my w ramach realizacji naszych zadań też mamy przyjęte. Tutaj patrząc na ten wodospad, tak na pierwszy rzut oka, możemy go określić jako schodowy, bo widać wyraźnie ten upad warstw skalnych, który ma postać właśnie schodową, oraz obsekwentny. Co to oznacza? To oznacza, że woda spływa po skałach, ale nie równolegle do spadku tych skał, ale tworzą one tak jakby poprzeczne progi. Gdyby było tak jak na przykład w wodospadzie w Sopotnie Wielkiej, gdzie płyta skalna opada sobie w dół i po niej spływa woda, mielibyśmy wodospad konsekwentny. W tym przypadku jest to inaczej, warstwy skalne są ułożone tak pod kątem do spadającej wody. No i oczywiście ta schodowa budowa całości. Jaki jest wysoki, trudno jeszcze powiedzieć. Trzeba będzie zmierzyć wysokość nad poziomem morza w tym miejscu oraz gdzieś tam wyżej i przyjąć jakiś zakres wysokości wodospadu. Ale jest on bardzo ładny, bardzo malowniczy. No musi się tu sporo dziać.
jeżeli będzie pogoda deszczowa i tej wody ze zbocza będzie spływało bardzo dużo. Wtedy przypuszczam, będzie tu bardzo malowniczo. Jeszcze bardziej niż jest teraz. A więc jesteśmy na górze, udało się wdrapać. Z tego miejsca będziemy liczyć górną część wodospadu, bo tu jest taki wyraźny uskok już wodospadowy. I tutaj będzie liczona wysokość od samego dołu aż do tego miejsca. No oczywiście ten zbocze tutaj ciągnie się wysoko w górę jeszcze i ten potok sobie tutaj spływa, ale to już jest taki spływ po prostu zwyczajny po zboczu. Bardzo stromy, ale to jednak jako wodospad będziemy liczyć z tego miejsca. A wynik, myślę, pojawi się gdzieś tam później w tle filmiku, jaka wysokość nam wyszła. No i teraz trzeba z wodospadu zejść. A wszystko śliskie, wyjść było łatwo, zejść będzie nieco gorzej. Cóż, jak widać, miejsce z wysokiej urody, wodospad robi wrażenie całkiem porządne, bo jest wysoki i bardzo ładny. Wbrew pozorom jest to miejsce dość łatwo dostępne, wystarczy skorzystać z sieci dróg stokowych, stokówek. No ja musiałem jednak troszkę przejść lasem, żeby przejść cały ten odcinek, gdzie wodospad sobie spływa. Stąd też to moje haszczowanie i to, co mówiłem, że nie zawsze jest to po prostu zwykłe wyjście w teren, takie luźne, turystyczne. Tak czy inaczej, warto się tutaj wybrać, poszukać go na mapie, bo jest on też na mapach czasami zaznaczany, na mapach turystycznych czy Google. Warto sobie tu podejść, popatrzeć, nawet jak się okazuje, tu w pobliżu jest tabliczka Wodospad Wędrowców. Cóż, zapraszam więc na nasze spotkania z przyrodą parków krajobrazowych, Żywieckiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego i oczywiście Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, w którym dziś się znajdujemy. A teraz przed nami jeszcze troszkę haszczowania, żeby wrócić na jakąś wygodną drogę. To tutaj będzie troszkę męczące, bo jest ślisko, bardzo stromo, no i błotniście przy okazji.